Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 8 modułu kursu Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wszystkie zwierzęta przeznaczone do sprzedaży powinny być oznakowane w sposób pozwalający na ich identyfikację. Oznakowanie ma umożliwić określenie miejsca pochodzenia i przodków zwierzęcia. W przypadku psów i kotów możliwe jest umieszczenie na obroży zawieszek zawierających podstawowe dane, jednak zawsze istnieje ryzyko jej zagubienia. Obecnie najczęstszą trwałą formą znakowania jest wszczepienie mikrochipu pod skórę w lewej okolicy szyjnej lub między łopatkami. Spotyka się także tatuaż numeru identyfikacyjnego w małżowinie usznej. W przypadku przemieszczania za granicę konieczne jest zaopatrzenie zwierzęcia w paszport z podstawowymi danymi. W tym także na temat szczepień przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym. Osobniki przeznaczane do handlu, hodowli lub udziału w imprezach, gdzie gromadzone są zwierzęta, muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez odpowiedniego lekarza weterynarii. Wszystkie zwierzęta przeznaczone do sprzedaży muszą pochodzić z zarejestrowanych hodowli i posiadać rodowód bądź metrykę. Oznacza to w praktyce, że jedynie osobniki rasowe o udokumentowanym pochodzeniu mogą być przedmiotem handlu. Sprzedaż zwierząt wielorasowych, tzw. kundelków, dachowców i tym podobnych, jest niezgodna z prawem. Mogą one zostać adoptowane bezpłatnie. Podczas podejmowania decyzji o przekazaniu zwierząt do sprzedaży należy zwrócić szczególną uwagę na ich predyspozycje. Zwierzęta przeznaczane do późniejszej hodowli muszą być wolne od wad fizycznych i genetycznych, ponieważ może to być przyczyną ewentualnych sporów. Przed sprzedażą wskazane jest wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak mycie, wyczesywanie, odrobaczenie i tym podobne. Może to znacząco wpłynąć na efektywność sprzedaży. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.